Wyobraź sobie, że masz 20 zł i chcesz kupić długopis, który kosztuje 6 zł. Ile reszty dostaniesz? Czy wiesz, że można odpowiedzieć na to pytanie za pomocą dodawania? To jest półka Oli. Jest na niej 8 książek. Pewnego dnia Olę odwiedził jej kolega Krzyś i poprosił o pożyczenie dwóch książek. Ola, nie zastanawiając się zbyt wiele, pożyczyła Krzyśkowi dwie pierwsze książki od prawej strony. Ile książek jest teraz na półce? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy od ośmiu książek odjąć dwie książki. Osiem odjąć dwa to sześć. Teraz na półce jest sześć książek. Po kilku dniach Krzyś znowu odwiedził Olę po to, aby oddać jej dwie pożyczone książki. No to ile jest teraz książek na półce? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy do sześciu książek dodać dwie książki. Sześć dodać dwa to osiem. No to spójrz raz jeszcze na te dwa działania. Na początku Ola miała osiem książek. Krzyś pożyczył od niej dwie książki. Oli zostało 6 książek. Po kilku dniach Krzyś znowu odwiedził Olę po to, aby oddać jej dwie pożyczone książki. Na półce Oli znowu znalazło się 8 książek. Dokładnie tyle samo, ile miała na początku. Zobacz. Jeśli od pewnej liczby odejmiemy inną liczbę to otrzymamy pewien wynik. Jeśli do tego wyniku dodamy liczbę, którą odjęliśmy, to otrzymamy tę samą liczbę, którą mieliśmy na początku. Mówimy więc, że dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne. Spójrz teraz na taki przykład. Zapiszę najpierw liczbę 11. Dodajmy do niej liczbę 6. Ile to jest 11 dodać 6? 17. Co się stanie, gdy od liczby 17 odejmiemy liczbę 6? Zatrzymaj lekcję i spróbuj odpowiedzieć. Jeśli od liczby 17 odejmiemy liczbę 6, to otrzymamy liczbę, którą mieliśmy na początku, czyli liczbę 11. Zobacz, tutaj najpierw do wyniku dodaliśmy liczbę 6, a następnie od wyniku odjęliśmy liczbę 6 i otrzymaliśmy to, co mieliśmy na początku, czyli liczbę 11. Teraz zapiszę obok raz jeszcze liczbę 11. Tym razem najpierw od liczby 11 odejmiemy liczbę 6. 11 odjąć 6 to 5. A co się stanie, gdy do liczby 5 dodamy liczbę 6? 5 dodać 6 to 11. W tym przypadku od liczby 11 odjęliśmy liczbę 6, a następnie do wyniku dodaliśmy liczbę 6. Znowu otrzymaliśmy to, co mieliśmy na początku, czyli liczbę 11. Dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne. To znaczy, że jeśli do jakiejś liczby dodamy inną liczbę, a później ją odejmiemy, to otrzymamy liczbę, od której zaczynaliśmy. To działa też w drugą stronę. Jeśli tę liczbę najpierw odejmiemy, a później ją dodamy, to również otrzymaliśmy liczbę, od której zaczynaliśmy. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o dodawaniu i odejmowaniu oraz do subskrybowania naszego kanału Pistacja Matematyka.